Kurde. Nienawidzę, jak coś idzie nie tak. Tak ładnie szło. Ale zawsze coś musi nawalać, jak ładnie idzie, co nie? Tam są kolejni więźniowie, lecz strzeże ich olbrzymi troll! Szybko, uwolnij nas! Pomożemy ci zabić tego potwora! No zaraz, zaraz. Nie pali się chyba. Tylko mowy oddział niziołków idzie. Po co umierać, skoro inni są gotowi zrobić to za ciebie? Strach i podziw to bardzo pożądane cechy, panie mój. Tam są kolejni więźniowie, lecz strzeże ich olbrzymi troll! Dla mnie! Uwolnij nas! O, i to mi właśnie przypomina filmik z małpką. Tyle, że ona padła, jak powąchała. Dokładnie z tym, z szympansem. Brać go! Ten troll pożarł mojego brata! Uwolnij nas! Szybko, szybko! Kurde... Drugi. Nie chcę zginąć w klatce! Ale naprawdę idzie źle. Teraz naprawdę mi poszło gorzej niż... Lepiej nic nie mówić. Ale zawsze mogło być gorzej, czyż nie? Mogłem stracić wszystkich. Nasz wyzwoliciel! Hej, ten żuraw nie jest nam już potrzebny, weź go!
Cóż, jest nasz! Żałosne stwory. Szybko, panie! Każ swoim sługom zanieść go do bramy teleportacyjnej. Moje! Jesteśmy wojni! Tak! Dziękujmy Bogom! Chodźmy! Chodźmy do obfitości! To jest, te niziołki były kanibalami? A raczej ludożercami. No i wracamy do wieży. Oni ją remontują, czy rozwalają zupełnie? Mamy już żuraw. Możemy więc rozpocząć odbudowę twojej wieży, panie mój. Żuraw doskonale się sprawuje. Twoi słudzy otwierają loch. Zajrzyj tam. To takie błogie miejsce. Możesz tam walczyć ze wszystkim, co wcześniej choć raz pokonałeś. I wracamy z powrotem. Ponoć w dodatku jest nowy fajny hełm, taki jak w dwójce można zdobyć. Czyli za jedną moc życiową dostajemy dwie. Te bramy chyba się dopiero pokazują,
jak się pozbędziemy głównego przeciwnika. Uratowałeś nas! Nasi chłopcy są już bezpieczni w swych domach! Wspaniała robota, panie! Nigdy w ciebie nie wątpiliśmy. Wcześniej tylko się trochę naigrywaliśmy. Bez urazy, co? Poczekajcie chwilę, zaraz wam pokażę, czy jestem bez urazy. Niech twoje stwory przesuną barierę, a potem chodźmy się napić pod wesołym mułem. Ja stawiam! Przesunąć? Może nie przesuną, ale rozwalą. A miło jest patrzeć, jak ludzie się dla odmiany z czegoś cieszą. Potrafią zaszaleć, co? W Ruborii nazywają mnie Archibaldamus Matuzalem trzęsi klapa trzeci. Tutaj jestem po prostu Archie. Ostatnio bywało tu ciężko. Niziołki złupiły większość okolicznych gospodarstw. Wszyscy wylądowali w obfitości na progu mojego domu. Co gorsza, wybrali mnie na burmistrza. Było co pić, ale nie miałem ich czym nakarmić. Słuchaj, potrzebujemy dzielnych rycerzy, którzy odzyskają dla nas skradzioną przez niziołki żywność. Ich wioska leży na wschodzie. Na pewno tam trzymają żarcie. Nasze pełne brzuchy to wasze pełne kieszenie. To chyba uczciwy układ. A teraz, jak wiadomo, idę się odwdzięczyć za te słowa początkowe. Dobra, miarka się przebrała. Nie pozwolę się uciskać. Stawiam beczkę piwa, że nasza żywność leży w wiosce niziołków na wschodzie. Słonecznik, żeby sobie coś pościubić. Za suwerena!